Zdrowia, szczególnie dla wszystkich, którzy mogli zachorować, a nie zachorowali. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, nie mam koronawirusa, badania krwi robiłem, no takie w sumie doroczne, coroczne. Poprosiłem, żeby mi sprawdzili na te antyciała. No, było trochę... Z rezerwą podchodzili, bo mówili, że w sumie nie trzeba, no bo nie ma kontaktu, nie było. No ale poprosiłem, zrobili, no i nie mam. Koronawirus, Wuhan wirus, no i cały ten chaos polityczny. Można powiedzieć panika, to wszystko krajowo, stanowo, globalnie, ogólnoziemsko, to wszystko się zmieniło w coś takiego, co nazywają to w informatyce nieprzewidywalnie skomplikowane. No i to jest nieprzewidywalnie skomplikowane. Tyle tylko, że dużo ludzi się wzięło za to i zaczęło rozkazywać czy rozporządzać w rejonach, w których nie powinni ingerować. No bo w zasadzie zamrożenie całej Ameryki czy zamrożenie całego kraju, nie koncentrując się na tych ludziach, którzy byli najbardziej zarażeni i nie koncentrując się na ludziach, którzy najbardziej roznosili, no to wszystko nie ma sensu, bo trzeba było sprawdzać ludzi, którzy jeździli, którzy byli chorzy, trzeba było wyszukiwać tych naokoło, a trzeba było pilnować domów starców. No a wszystko się stało odwrotnie. Domy starcy nie były pilnowane, ludzie, którzy pracowali w domach starców, nie byli sprawdzani na testy, a wszyscy zdrowi nie pracowali. Zaczęło się dużo problemów, produkcja spadła, podatki spadły, wszystko pospadało. Także wstyd dla wszystkich polityków, wszystkich dla ekspertów. Trump, obwiniają Trumpa, no ale Trumpa to obwiniają częściowo, to wygląda na to, że w ogóle cała ta sytuacja tych komunistów amerykańskich, to jest następna sprawa, żeby zatłuc republikanów i Trumpa, no ale Amerykanie się budzą, zaczynają zauważać, że po prostu ci postępowi socjaliści, no to jest banda wariatów, banda chętnych do rozkazywania, do krzyczenia. Ludzie się buntują, wychodzą na ulicę, mówią, wolimy być chorzy, wolimy, żeby część z nas chorowała, czy nawet umarła, ale chcemy pracować, chcemy być produktywni, chcemy odpoczywać, w końcu jest wolność, nie ma zakazu. Wzięli socjaliści, pozamykali powiedzmy sklepy z bronią, sklepy z amunicją, pozamykali kościoły, także to te i inne domy modlitw. No a to jest wbrew zasadzie konstytucji. To te dwie podstawowe rzeczy, które są bardzo czułe w Ameryce, no to właśnie jest broń i religia. No, ktoś może powiedzieć, że ktoś, kto idzie do kościoła, czy ktoś, kto jest tam pastorem, czy księdzem, jest wariatem, no ale to nie zmienia faktu, że to jest wolny wybór i każdy, kto pójdzie i powiedzmy zachoruje, no i umrze, no to jest jego wolny wybór. Tak samo używanie paniki 19 do tego, żeby ograniczyć sprzedaż broni, no to jest po prostu wymówka, tak? W Polsce też konfiskowali broń, a tutaj zakazują. Jeżeli administracja Trumpa zareagowała szybciej, no nie zareagowałaby szybciej, no bo reagowała w miarę szybko, no to wszyscy go tak krytykowali, można powiedzieć. I cały ten nie takie wybiórcze, tylko ogólne zatrzymanie, no to było na poziomie gubernatorów. Ciągle wszyscy powtarzali te obniżyć tą krzywą, obniżyć tą krzywą, spłaszczyć tą krzywą. Wszyscy pieprzyli o tej krzywej, tyle tylko, że ta krzywa miała być gdzieś, iść miała iść tu i miała być tu skrzywiana, a nawet nie była tu, nie była tu, nie była tu. Została skrzywiona na 10%. I to się wszystko przesuwało. I w tym momencie, to już po dwóch, trzech, czterech tygodniach, to powinno się wszystko
być pootwierane. W Anglii, no to cała ta strategia, no chcieli iść na początku na żywioł, tam też doradcy mieli takiego, który sam kazał wszystkich później pozamykać, jak odeszli od tego żywiołu, no ale sam się jednak nie zamykał, przychodziła do niego jakaś tam kobieta, no i wywalili go na pysk. Ameryka, dlaczego Ameryka wybrała Donalda Trumpa? No 60 parę milionów republikanów, konserwatystów wybrało Trumpa. Nie dlatego, że on ma mieć jakiś tam doktorat w administracji publicznej, no ale dlatego, że mówi jak jest. On mówi co się dzieje, on widzi na bieżąco, co jest grane. No i on sobie potrafi poradzić z tym kryzysem. Nie wiadomo, no albo wiadomo, jakby czerwony Obama, jak byłby na trzeci raz prezydentem, czy Clintonowa, no to byłby smród, brud i ubóstwo i po prostu jeszcze więcej zaleceń zamykania i tak dalej, i tak dalej. Problem jest taki, że politycy chcą kontrolować, no i Trump teraz robi to, po co był wybrany. On nieustannie powtarza, że wszyscy politycy, którzy starają się stać na drodze obywateli, ludzi, wyborców, którzy chcą być zaangażowani w produkcji, w działaniu, w zarabianiu, w płaceniu podatków, no to wszyscy ci politycy mogą się spodziewać, że po prostu nie tyle będą, co będą wywaleni na pysk, tylko po prostu nie będą wybrani. No i tak się dzieje. Tak się dzieje w niektórych wyborach, były specjalne. Ale teraz to wszystko będzie cała... Masa tych zmian. Demokraci po prostu będą odsuwani na potęgę. Najgorsze jest to, że prasa jest tak kompletnie socjalistyczna i komunistyczna, że oni po prostu nieustannie sieją panikę. Oni nie chcą, żeby kraj powrócił do normy. Oni czekają w zasadzie do listopada. No, jak kraj może wytrzymać do listopada? Teraz jeszcze jest czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Oni starają się to wszystko przetrzymać do listopada. Większość stanów tych republikańskich, konserwatywnych, no to się otwiera i wraca do normy. No, troszeczkę ten problem był z tymi Chinami. Chiny jednak pokazywały, czy tłumaczyły na początku, że były w stanie to wszystko zablokować, zatrzymać i zlikwidować za nieduże koszty. No ale to nie jest prawda. To nie jest prawda. To powoli wszystko wynika i przenika i wraca tutaj, że jednak ten wirus ani nie może być zwyciężony, ani zatrzymany, ani w sumie zlikwidowany. Także ten koszt zawsze jest jakiś społeczny, no ale to wszędzie jest koszt. I z normalną grypą w Ameryce umiera około 40 tysięcy ludzi co roku na grypę. Także teraz mówiąc, że na panikę 19 umarło powiedzmy 80 tysięcy, no to przypuszczalnie połowa z tego to właśnie by umarła, czy umarła na grypę, tak? Także to nie są te liczby. W Chinach powraca, no kontrola powraca, bo jest w prowincji Jilin, to jest potężne tam miasto, też wielkości Seattle, no to będzie zamknięte, tam 100 milionów jest nakazane, ma, że mają siedzieć w domu, że jest powiedzmy to zamknięcie, a w Wuhan przez 10 dni mają zrobić 11 milionów testów, tak, także to też jest milion testów dziennie, no to są nieprawdopodobne rzeczy. Chińczycy przestali jeździć, tam nawet jeżeli ktoś się pojawi, no to tą samą kwarantannę mają mieć
przybysze 35 dni, tak, także to jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwe do podróżowania w Chinach. No troszeczkę inaczej jest w Szanghaju. W Szanghaju, no bo to jest centrum takie ekonomiczne, no i to jest taki finansowa stolica, także partia komunistyczna traktuje Szanghaj troszeczkę inaczej. No to też nie wiadomo, jak to wszystko wyjdzie. W Chinach to jest jeden z pięciu krajów najbardziej odwiedzanych. 60-70 milionów tam było przybyszów, no i oni wszyscy jeżdżą w tą i z powrotem. Inne kraje z tej największej piątki, no to jest Francja, Hiszpania, Stany Zjednoczone i Włochy. No i tak, także to te jazdy, przyjazdy, rozjazdy i tak dalej, no to jest taka sprawa, że w zasadzie wszyscy już zaczynają się zgadzać, no i dużo ludzi mówiło od początku, że jeżeli by poszło to na żywioł, no to jakoś ludzie jakoś się uodpornią, no i teraz zaczynają tłumaczyć, że to będzie normalny sezon grypowy, no. Na całe nieszczęście te SARS-y, nie SARS-y, te flu, najróżniejsze ptasie grypy i tak dalej, no to będą jakieś takie sezonowe. Szczepionki też się zaczynają pojawiać. Z tymi szczepionkami, no to też jest dziwacznie, no bo jednak te antyciała, część polityków, szczególnie część polityków tłumaczy, czy stara się powiedzieć, że się zna na rzeczy, że same antyciała same w sobie, no to też nic nie wskazują. No ale to wskazują to, bo to jednak antyciała, jeżeli wirus przechodzi, no to większości ludzi przechodzi jednak łagodnie, jest jakiś taki procent dramatycznie przechodzi, no ale są tam w białych ciałkach tam się tworzą się cele T i B, no to jedna wytwarza toksyny, druga wytwarza antybody, no i część to reaguje błyskawicznie, część reaguje za jakiś czas, no ale to ustawia cały organizm na to, że na następną falę, na następną falę po prostu organizm już będzie przygotowany i zaatakuje. To tak samo jest tyle tylko pytanie, czy te szczepionki będą na trochę, czy na długo. Tak jak natężec, no to szczepionka działa, te wszystkie antyciała w organizmie trzymają się około 10 lat, ale nie jest chyba to takie straszne, jak go malują. Część ludzi, którzy przechodzi, no ale to tak samo jest z lekarstwami. Na wielu lekarstwach jest podana statystyka, że 1 na 100 tysięcy, czy tam na ileś reaguje dużo gorzej niż to jest możliwe. Pytanie jest takie, jak wyjdzie z tego Ameryka, jak wyjdzie z tego, wyjdą z tego Chiny. No w Ameryce te podstawowe rzeczy, te prawa i wolność jednak zwyciężają. Politycy widzą, że po prostu narobili więcej szkody niż pożytku, bo na niektórzy politycy to zaczęli rozkazywać na poziomie nie tylko miast, ale prawie i dzielnic. Na poziomie dzielnic wydawali jakieś rozkazy, maseczki, mandaty po $300, $500, $1000. Po prostu takie drobne, małe kacyki wybierane albo w zasadzie nawet z nominacji jakichś tam politycznych dopadali do tej władzy, no i rozkazywali obywatelom. Teraz ludzie się otrząsną, no i zaczął się zastanawiać, co do jasnej cholery, kto nami rządzi. No i w Chinach to jest troszeczkę inaczej, no bo tam jest jednak jedna partia komunistyczna, wymaga lojalności, tam za dużo tam do powiedzenia nie ma. No ale w Ameryce to się otrząśnie. To socjaliści planowali udupić Amerykę, wykorzystując tą przypadkową panikę.
No ale długoterminowo to mi się wydaje, że po prostu obłęd lewactwa amerykańskiego będzie troszeczkę ukrócony. Dlatego, że jeżeli jesteś w Ameryce, jeżeli masz obywatelstwo, jesteś skłonny głosować, jesteś zadeklarowanym demokratą, no to po prostu zmień się na niezależnego albo na republikana i republikanina, no i głosuj na prawicę, głosuj na normalnych, głosuj na Bóg, honor i ojczyzna, zamiast na ateizm, skropanki i konfiskację broni, bo to jest to, co socjalizm obiecuje. Socjalizm obiecuje konfiskację broni, obiecuje cenzurę i tak dalej, i tak dalej. No to jest makabra, że dużo ludzi, dużo Polaków, wygląda na to, że mniej więcej połowa Polaków w Ameryce, no to jest socjalistami. Mówią, nie przyznają się do tego, no ale w każdym razie nie są konserwatystami. Jak nie są konserwatystami, no to są socjalistami. No i to dużo nie potrzeba. Najważniejsze to jest, powiedzmy, podejście do sprawy Boga, podejście do prawa do posiadania broni, no i podejście do wolności słowa. Jeżeli wszystkie trzy są przeciwko, no to jest typowy socjalista. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.